6 marca, środa, z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Piękna ta dzisiejsza Ewangelia, szczególnie to ostatnie zdanie. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Wypełniać Boże prawo, wypełniać Boże przekazania. Nie tylko o nich mówić, nie tylko pięknie je recytować, komentować, teologię do nich uprawiać, ale żyć. Panu Jezusowi bardziej zależy na naszych czynach, na naszym życiu, które będzie obrazem tego, czym są dla nas przykazania, prawo Boże, Ewangelia, błogosławieństwa. Po owocach, po czynach ich poznacie. I to jest konkret naszej wiary. Tak samo w naszym nawróceniu. My nie mamy, nie musimy podejmować, nie wiem, wielkich, spektakularnych jakichś czynów wielkopostnych, gdzieś ograniczamy, dodatkowo dajemy sobie kolejny dzień Wielkiego Postu, ograniczamy, nie wiem, słodycze, alkohol, inne rzeczy. Nie. To, co jest w sercu, wewnątrz, w swoich czynach pokazuje, w swoim codziennym życiu, swoją przemianę, nawrócenie. Wiadomo, wszystkie te wysiłki, o których przed chwilą wspomniałem, te postne, te jałmużny, one też mają jakieś znaczenie, jakiś sens. Broń Boże, żebyście nie zrozumieli, że ja mówię, że one są niepotrzebne, potrzebne. Ale my często to potrafimy bardzo łatwo zrobić. Bardzo łatwo uczynić. No co mi przeszkadza ten jeden dzień więcej pościć, ten jeden dzień więcej zjeść, nie wiem, rybę, jajko, ser. Przepraszam za taki przykład, ale akurat taki mi się nasunął. Panu Jezusowi chodzi więcej o coś, co wyjdzie z Twojego serca, z Twojego wnętrza. To jest nasze nawrócenie, to jest nasza przemiana. To są prawdziwe znaki. Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Wypełniać, pokazywać, żyć nimi. To jest nasze zadanie, na co z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia i do zobaczenia już jutro.